Ciebie serdecznie, Asiu. Witam. Bardzo cieszę się, że przyszłaś do mnie na wywiad. Też się cieszę. Więc czym dla Ciebie jest kobiecość? Ja się nad tym zastanawiałam ostatnio. I tak sobie pomyślałam, że to jest dla mnie stan umysłu. Stan umysłu, po prostu tego, czego wiemy o sobie, jak się ze sobą uczujemy, czy się akceptujemy. Myślę, że w każdym, nawet mężczyźnie jest kawałek kobiety. To jest taki stan umysłu, świadomości siebie, swojej kobiecości. I rozróżnienie pomiędzy kobiecością a męskością. Jest bardzo cienka, mi się wydaje, taka bardzo nawet płynna granica. Bardzo często się mówi, no, babo-chłop. No ta baba to normalnie ma jaja. Ponieważ zachowanie przyjmuje jakby rolę, różne zachowania mężczyzny. Szybkość podejmowania. Są takie rzeczy, które myślimy, że mężczyzna tak postępuje. Jak ci kobieta w taki sposób się zachowuje, to mówimy, że to jest po prostu facet. Albo na przykład mężczyzna jest bardziej delikatny, jakiś taki bardziej wrażliwy na przyrodę. Baba, on nie ma jaj! Co jest w ogóle baba? Dlatego wydaje mi się, że to jest stan umysłu, gotowości, akceptacji siebie jako kobiety. Mnie zaintrygowało, jak byłam na dyskotece i tańczyłam sobie jako 30-parolatka i tańczyło obok mnie 40-latki i 20-latki. Poruszania się nawet tych kobiet, świadomości swojego ciała jest inny. Bardziej, czym kobiety są starsze, to bardziej odważne. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie ich ciało jest. Umią nim stymulować, zarządzać. Te 20-latki robią to w sposób taki jeszcze nie zaplanowany, taki albo zbyt intensywnie, lub tak, że praktycznie tego ruchu nie ma. Nie mają jakby jeszcze świadomości swojego ciała, swojego wdzięku, kobiecości. Z czego wynika ten właśnie ta akceptacja, ten zmysł tej kobiecości, to, że ta kobieta się bardziej czuje kobieco? Czy to przychodzi tylko z wiekiem? Wydaje mi się, że nie, że są kobiety, które mają, nie wiem, 60-70 lat i do tej pory siebie nie zaakceptowały, bo zawsze coś jest, bo tutaj siwy włos jej wypadł, a tutaj trochę przytyła. To jest kwestia, tak jak mówię, umysłu, bo są osoby, które są przytłuszczy lub są całkiem szczupłe i akceptują się takie, jakie są i się cieszą życiem i nie interesuje ich, czy ktoś powie, że ktoś z tym źle wygląda. Po prostu cieszą się życiem. Jak reagujemy na to, co myślą o nas inni, czy to jest dla nas ważne? I w jakim stopniu jest dla nas ważne? Czy żyjemy bardziej swoim życiem, czy życiem innych? Co o nas powiedzą? A kiedy Ty poczułaś się tak naprawdę kobietą? Poczułam swoje dzieci tak naprawdę. Wcześniej wydawało mi się, że jestem kobietą. A dlaczego wydawało Ci się? Tak mi się wydaje, że mi się wydawało. Z takiego względu, że widziałam, że moje ciało w jakiś sposób ma wpływ na mnie, ale jak urodziłam moje dzieci i nagle się okazało, że mój brzuch jest cały w prążkach, jak u zebry czy geparda, to dla mnie trudne, bo zawsze tą kobiecość mogłam eksponować z ciałem. Założyłam bikini, nie miałam brzucha, obcisłą bluzkę, sukienkę. Mogłam jakby z tym swoim ciałem kobiecość w jakiś sposób uwydatnić. A tu nagle się okazało, że brzuch mi został po ciąży. Trójkąt kąpielowy dwuczęściowy słabo się ubrać, bo jest cały w prążkach. Że przydałoby się schudnąć i ja tej kobiecości w tej formie nie mogę sprzedawać. I odkryłam wtedy, że kurczę, no ale to tak naprawdę nie o to chodzi, bo mimo to, że mam ten brzuch nie taki trochę przy kości, jestem, to i tak jestem kobietą. Sądzę, że nawet na taką, którą wzbudzam w mężczyznach jakieś, że tak powiem, uczucia. I w moim oczywiście mężu. Więc myślę, że pomyślałam sobie wtedy, że te ciało to jest tylko takim dodatkiem, że to wszystko właśnie jest w głowie, w moim umyśle, czy ja zaakceptuję te proszki na moim ciele, czy ja zaakceptuję to, że troszeczkę ten ruch odstaje, że mięśnie się rozeszły, że zbyt dużo przytyłam, czy ja coś z tym zrobię. Wszystko jest w mojej głowie. Jak ja się będę postrzegała, jak się będę sobą czuła. Dużo pięknych, młodych kobiet, dziewczyn, o których wspomniałam, 20-latek, które by
nie wierzą w siebie, że tam w głowie mają, no dobrze, nie doceniają się. O, mam na sobie przykład. Kiedyś ważyłam 50 kg, wydawało mi się, kurczę, 50 kg to jest za dużo, przecież chciałabym 45, później ważyłam 55, nie, muszę schudnąć do 50, bo wtedy to będę taka fajna, taka będę fajna. Teraz ważę około 70. Mówię, kurczę, jakby było 60, tak? I to jest na takiej zasadzie, że ok, mam 70 i zrób z tym 70 to, co chcesz, tak? Zaakceptuj się taką, jak jesteś, jak schudniesz, to fajnie, jak nie, to wykorzystaj to, co masz teraz. Nie czekaj na lepsze, na to, co będzie za chwilę, bo może nie nadejść po prostu. Dlaczego zdecydowałaś się na udzielenie mi tego wywiadu? Jaka była twoja intencja? Dlaczego tu przyszłaś? Intencja moja była taka, żeby kobiety, które się kształtów, czy te jak ja, mają brzuszek cały w paskach, żeby nie czuły się mniej kobieco, żeby pomyślały sobie, okej, jestem jaka jestem, jeśli ja to zaakceptuję teraz, to tym lepiej dla mnie, więc więcej życia będzie dla mnie. Żyjmy na 100% z tym, co mamy, a nie czekajmy na cud. Chciałam jeszcze, żebyśmy porozmawiały trochę na temat seksualności. Jakbyś to określiła swoimi słowami? Kobiecość, seksualność. Na pewno otwartość. Czy ktoś jest otwarty na tą swoją seksualność, ktoś może próbować, ale jak będzie zamknięty jak spadochron, to spadnie na ziemię łubudu. Jak będzie otwarty. Ale to nie będzie ma co otwarty. Na tą swoją seksualność. W dobrym czasie i z dobrą osobą tą seksualność jednak to jest ważne. Osoba, która będzie traktowała cały czas jako przedmiotową, jak laleczka, to albo będzie tą seksualność traktowała jako przedmiotową, jak laleczka, albo całkiem się zamknie, a tej seksualności nie będzie chciała, bo to nie jest, nie będzie jej. Właśnie ta świadomość tej seksualności. Inspiracją jest dla mnie właśnie ten taniec tych kobiet, że one czym starsze, tym bardziej te ruchy są płynne, są te świadomość tego ciała, że ten ruch może zbudzić w kimś i uwolnić też moją seksualność. Młode kobiety może chyba się jej też boją troszeczkę. Boją się, bo dopiero wkraczają w ten to, więc albo są zbyt odważne w tych tańcach i też to wygląda z boku, że prowokują. Czyli jak wulgarnie. Tak wulgarnie, a po prostu tuptają z nóżki na nóżkę, bo jakby nie są gotowe, nie są otwarte. Co my możemy jako kobiety zrobić, żeby ją sobie otwierać bardziej? Przede wszystkim pracować nad sobą, wydaje mi się. W jaki sposób? No, cały czas się rozwijać osobiście, tak, ćwiczyć, myśleć, jak mnie widzą inni, jak ja chcę siebie widzieć, jak chcę, żeby mnie postrzegano, że to ja kieruję swoimi myślami, to ja ustalam, co myślę o sobie, nie inni, że, że to, co ja myślę o sobie, jest ważniejsze niż co myślą inni o mnie. Taka rozmowa z samą sobą. Tu my się gdzieś spieszymy, biegniemy. Nie mamy nawet chwilki, żeby usiąść i się nad sobą zastanowić. Na siebie szkoda czasu. Jak na siebie nie mamy, to na co mamy? Dokąd biegniemy? Na pewno inna ta seksualność jest w wieku 60 lat, inna w wieku 30. I tak jak wydawało mi się 20 lat, tak jak tuptałam z nóżki na nóżkę, że to jest wszystko, co mogę. Tak teraz wiem, że mogę więcej, więc sądzę, że z biegiem czasu i tak będzie jeszcze więcej. Co innego jeszcze się dowiem, czego teraz nie wiem, bo moje starsze koleżanki wiedzą. Więc sądzę, że będę mogła ją bardziej rozbudzić i praca. Mam czas pracować nad sobą, bo jak nie będzie nad sobą pracować, no to ją się cofamy, się będzie do przodu. Wydaje mi się, że zawsze, to jest taki kwiatuszek, że jest kwiat, na początku jest tam nasionkiem, pączkiem, później rozkwita. I tak sobie ja to tu postrzegam, że na pewnej drodze, tak bo i od zawsze jestem tym kwiatuszkiem, czyli tą kobietą i teraz będzie mój czas, że rozkwitnę. Teraz parę płatków może mi tam urwało się przez to, że moje ciało jest inne, ale dalej jestem kwiatem, jestem piękna, pachnę i będę siać nowe. Nawet jak się skończę, to zostawię po sobie ślad. To jest taka bardzo płynna granica, wydaje mi się, i to bardzo często są przekonania na temat, jak powinien wyglądać mężczyzna i jak powinna wyglądać kobieta, jak się powinna zachowywać mężczyzna, jak powinna się zachowywać kobieta. Bo jak zobaczymy takiego Szkoda, który jest ubrany ten strój narodowy, tą spódnicę, coś nam nie pasuje. Bo to gdzieś w genach zostaje nam przekazane przez przodków, nasze przekonania, że no kurczę, no facet nosi spodnie.
Chociaż wiadomo, że wiemy, zdajemy sobie sprawę, że to jest strój narodowy, wszystko, tak, ale i tak ta spódnica gdzieś tam nam kuje nas w oczy i nam nie pasuje. I dopiero jak założy ta osoba spodnie, no nareszcie. Kobiety przecież długo walczyły, żeby móc nosić spodnie. Kiedyś to nie było w ogóle przekonanie, że kobieta, która nosi spodnie, to facet, to nie jest wcale kobieta. Więc to, co te przekonania na temat tego, jak powinna się zachowywać, jakie role powinna pełnić, te stereotypy, to głównie, wydaje mi się, wpływa na nasze postrzeganie. Ten model kobiety się coraz bardziej zmienił. Kiedyś kobieta w ogóle nie miała trochę włosów, nie mogła żadnych dekoltów, w długich spódnicach, opiekować się domem, gotować, uczyć, pełnić różnych zawodów. No nie mogła po prostu tego, nie było to dopuszczalne. Dopiero niektóre kobiety wybitne powoli zaczęły przesuwać tą granicę i łamać te stereotypy. Teraz dla nas nie jest dziwnego nic, że kobieta jest ubrana w spodnie, czy jest policjantką, czy pełni jakiś męski w sumie zawód. Te poruszania się, te chociażby miała spodnie, to ona idzie inaczej. Ktoś jest taka pewna siebie, taka zadbana przede wszystkim. Ja nie mówię o tym, że ktoś musi być super pomalowany albo ubrać ekskluzywne ciuchy, ale jest po prostu, może ktoś być skromny, ale jest zadbany, ma klasę. Czasami mówimy, jaka ona jest piękna kobieta, a taka jakaś wycofana. Czyli też musi być ta pewność siebie. No wydaje mi się tak, że ona musi, to jest ten stan umysłu, o którym mówiła, że ona wie, na ile się wycenia, wie, ile jest warta. Niech sobie mówią, ona i tak wie. Nie patrzy, kto, co myślą inni, bo ona, okej, ja się czuję w tym dobrze, to będę się w to ubierała. Czy jak tobie się nie podoba, okej, to jest twój problem, to jest twoja sprawa. Zajmij się sobą. I kobiecość też, wydaje mi się, że też to jest czasami sztuka manipulacji, bo cały czas manipulujemy. Też to jest tak mówiona, że o nie, ja nie manipuluję, to jest złe i w ogóle, ale to jest w nas od zawsze. Zawsze manipulowały kobiety mężczyznami, ubierały się w sposób, poruszały się w sposób, żeby ich uwieść. No, przecież to jest od wszech wieków stosowane i przez mężczyzn, i przez kobiety. Robią wszystko, to jest manipulacja. A co się przyjmie perfumem, a to sobie włosy uczesz, a to zaprosiłem do tańca, a to drzwi przed nim otworzy. Często mówi się, stroje się nie dla facetów, dla kobiet. To jest kwestia rywalizacji, wydaje mi się, między sobą czujemy. Jakby oddech na plecach. Aha. Ale właśnie, co czujemy? Z czego to wynika? Jak ty myślisz? Wynika, wydaje mi się, z tego, że cały czas te kobiety, które tak się stroją, nie dla siebie, tylko dla koleżanek, bardziej zależy na opinii innych niż na swojej. Malują się jakoś tam specjalnie, co im niewygodnie. Różne rzeczy robią po to, żeby się podobać innym. A to jest potrzeby, wydaje mi się, bardziej akceptacji. Żeby zaakceptowali mnie, zobaczcie, ja tutaj jestem, zauważenia, jestem też, zobaczcie, jestem kobietą, mam takie super szpilki. I myślisz, że one chcą w ten sposób podkreślić swoją kobiecość bardziej? Pokazać, a ja jestem bardziej kobieca niż ty? Bo właśnie to jest czasami, wydaje mi się, na tyle płytkie, że oni chcą to zastąpić, ale jak pod spodem nic nie ma, jak tam jest pusto, to przeproszenie. Te szpilki, to te super ciuchy, tylko przyciągają wzrok, ale to... Nic pod spodem nie ma, tak? Taki mężczyzna, który się z taką kobietą spotka, która pod spodem nie ma żadnych wartości, nie czuje się kobietą tak naprawdę, tylko gra. Założy super maskę, ekstra strój, fajne buty i udaje tą kobietą, żeby się spodobać, manipuluje. Ten mężczyzna może na pierwszym spotkaniu tego nie pozna, ale na trzecim, czwartym on już będzie o tym wiedział. Pytanie, czego on szuka wtedy. Dlatego kobiety, błagam was, akceptujcie się takie, jakie jesteście. Oczywiście pracujcie nad sobą, ale nie szata zdobi człowieka. Pomyślcie, co o sobie myślicie i czy siebie kochacie. Dziękuję ci, Asiu. Proszę.